W dzisiejszym odcinku z Europa Universalis 4 zobaczycie, jak ta jednoprowincjonalna oda, dzięki nowemu japońskiemu drzewku misji, które jest naprawdę duże, staje się cesarzem Chin, i tu mam na myśli, staje się cesarzem naprawdę całych Chin, i to jeszcze w niecałe 100 lat. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Oda, czyli jeden z japońskich daimyo położony w Japonii, ma on niesamowicie mocne militarne idee, ale i też idee bardzo mocne do prowadzenia wszelkiego rodzaju podbojów i w sumie jest to mój ulubiony daimyo w okolicy. Japonia co prawda została mocno zmieniona na nowym patchu, ale dotyczy to już okresu po sformowaniu Japonii. Na początku Shogun oraz daimyo mają w zasadzie te same stare misje, które mieliśmy wcześniej, one ulegają zmianie dopiero kiedy zjednoczymy Japonię. I tutaj też się chyba coś zmieniło. Dodatkowo mamy możliwość werbowania 4 jednostek samurajskich, czyli takiej naprawdę dość drogiej piechoty. Reinforcement cost plus 50% to dość sporo i nie wiem, czy to jest warte tej dyscypliny. Dzisiejszy odcinek będzie miał tak jakby dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła prawidłowego zjednoczenia Japonii, a druga całej reszty. Bo wiele poradników robi to źle. Wyślijmy jednego naszego wolnego kupca do zbierania handlu w Beijingu, bo da nam to jakieś niesamowite 001 dukata. Jeżeli idzie o stany, tutaj nie mam żadnego nowego i standardowo rozdajemy po jednym Monarchy Points z każdej grupy. Japonia to jest kraj, który ich będzie potrzebował bardzo dużo. Jako że też nie planuję, o dziwo, dużo podbijać na początku, no to odbieram ziemię, wykonujemy również misję, ale to ją zaraz zrobimy w prawidłowy sposób. Bo będę polował na tańszego doradcę albo administracyjnego, albo oczywiście doradcę tańszego militarnego. Jednego z tych dwóch będziemy potrzebowali. Dlatego bierzemy pożyczki, rekrutujemy za to armię, no i trafił mi się tańszy doradca administracyjny. Też dobrze, więc cofam rekrutację od razu i spłacam wszystkie moje pożyczki. Wiem, że pokazywanie tego co odcinek jest dość wtórne, ale raczej chcę, żeby to do was dotarło, że tak powinno się zaczynać w tej grze. Kolejna sprawa to rywale. Oni są bardzo ważni w ramach kampanii naszej w Japonii, więc na razie ich nie wybieramy. Metodę ich wyboru będę prezentował później. Jednego dyplomatę od razu wysyłamy do poprawiania relacji z Ashikagą. Chcemy mieć z Shogunem jak najlepsze relacje. Nie wiem, czy teraz w zachowaniu Ashikagi i coś się zmieniło na nowym patchu, ale poprzednio no to zabijał naszego władcę, wypowiadał nam wojnę, kiedy byliśmy za duzi i tak dalej. Więc lepiej utrzymajmy z nim pozytywne relacje. Resztę przywilejów rozdaję takich tańsi doradcy, religious diplomat, clerical education. W militarnym stanie chcemy mieć bushy officer rights, znowu supremacja, tańsi doradcy, a umieszczan, tańsi doradcy i coś takiego. Nie wiem, czy to będzie nam działało, czy nie. Jest jeszcze jeden przywilej, który chcę później dać na tańsze budowanie budynków i taksy nam dający. Ewentualnie jeszcze prestiż z bitew morskich. To mnie trochę kusi, ale też może na późniejszym etapie. Pojawił nam się tańszy doradca administracyjny i od razu go rekrutujemy. I w zasadzie teraz zostało nam czekać do 12 grudnia. A, tylko oczywiście zatrudniamy wolną kompanię. Robię naszego władcę generałem i powiem szczerze, im więcej w Siege'u, tym lepiej. I Shoku, to są dwie najważniejsze statystyki dla nas. Ten jest całkiem okej. Sojuszy na razie żadnych nie bierzemy. 13 grudnia i zajmiemy się właśnie teraz naszymi rywalami. Na rywali bierzemy dowolny kraj, który mamy na liście. Dowolny, niezależnie od tego, czy on nas lubi, czy nas nie lubi i który nie ma sojuszników. Tak, ja to zaraz przeklikam wszystko poza nagraniem. A! I unikamy krajów, które mają zbudowane fortece. Czyli odpada Toki oraz Hatakayamana, jakkolwiek się to wymawia. U mnie to akurat są tacy rywale. Tutaj mam szczęście, bo ten i ten mają wzajemny sojusz, więc załatwię ich na raz. I początkowo toczymy wojny tylko i wyłącznie o upokorzenie. Nie podbijamy, upokarzamy. Japonia potrzebuje bardzo dużo punktów Monarchy Points na starcie i na tym nam zależy. O, moje wojny cebulowe, które nie są wojnami cebulowymi, ale tak lubię je nazywać. Tak samo jak lubię promocje na NB, zobaczcie najnowszy dodatek w promocyjnej cenie, link jak zwykle w opisie. Jest to legitne, bo zobaczcie, kupiłem. Uwaga, na prowincjach zostawiamy po jednej jednostce, żeby przeciwnik nie rekrutował nowego wojska. Rozbijamy po kolei naszych przeciwników, lecę z kolejną wojną i tak, widzicie, mam trochę wojska za dużo, ale nie martwimy się tym. Nie za dużo przepłacam! I teraz wojny kończymy następująco. Jeżeli mamy możliwość, klikamy Show Strength, to nam daje 20 punktów prestiżu i po 100 punktów każdego rodzaju, łącznie 300 oraz 30 Power Projection, które tutaj dostaniemy i kiedy przekroczymy 50,
również po jeden Monarchy Points zaczniemy dostawać. Jest to mega mocna opcja, no niestety pieniążków nie weźmiemy. Trudno, ten początek gra się po prostu na pożyczkach, ale te punkty są tego warte. Jako, że Imagawy nie zaatakowałem bezpośrednio, to tutaj mogę wziąć tylko i wyłącznie taki pokój, w którym upokarzam przeciwnika, co nam się przyda do punktów ery, więc fajnie jest to mieć. O, ale jak to? Czy Showstrange się teraz do tego liczy? Nie liczyło się to wcześniej. Czy może się to liczyło wcześniej? Nie pamiętam. W takim razie ja od nich biorę tylko i wyłącznie pieniądze, skoro nie muszę mieć Humiliata i za 7 lat ponownie ich zaatakujemy. No i okej, wojna wygrana, kolejne państwo Showstrength, już 200 punktów zarobiliśmy łącznie. Na miejsce rywala, który został podbity, wybieramy kolejne państwo. To mnie zaboli. Jak mamy możliwość, to kończmy floty przeciwnika, żeby zwiększać własną, bez budowania tej floty. Zablokowałem porty przeciwnikowi, dlatego weźmy od niego tylko i wyłącznie pieniądze. A główny cel wojny da nam punkciki! Ciekawe, czy wiecie, kogo właśnie zacytowałem. I ogólnie tutaj macie wybór. Możecie albo pierwsi na świecie wprowadzić praktycznie każdą z technologii i dostać innowacyjność, ewentualnie oszczędzać punkty na wprowadzenie renesansu. I ja wolę to zrobić. Renesans powinien się pojawić za 2 do 3 lat, no i dużo tych punktów będziemy potrzebowali. No chyba, że będę miał dalej takiego fuksa, że będę mógł cały czas brać nowych rywali. No i to ja rozumiem. Kolejne punkciki nam wpadły. Najsilniejszym państwem w okolicy jest Hosokawa, więc może być naszym sojusznikiem. No i super, renesans pojawił się w Montferrat. Dlatego odpalamy przywilej na Devovanko, mamy poparcie stanu i nam zależy tutaj, żeby jak najbardziej zarabiać na barwnikach. Więc chcemy devować w pierwszej kolejności za punkty dyplomatyczne. Potem jeden punkt militarny i znowu dyplomatyczny, dyplomatyczny i tak w koło. Pamiętajcie, że na 15 poziomie możemy zwiększyć infrastrukturę, co jest bardzo ważne, mimo iż rozwijanie z infrastruktury zostało mocno osłabione. I dalej, dokładnie tak samo. Wykonuję pierwszą misję i zapomniałem sprawdzić, czy mamy jakąś misję na tańszą devowanie, ale raczej nie. Od krajów, w których no Showstrange zrobić nie możemy, no to bierzemy wojnę, reparacje, pieniążki, żeby spłacić pożyczki. Możemy też spróbować spalić ich stolice i chyba dostaniemy po 2 punkty, tak mi się wydaje, nie rozumiem za bardzo tego. No i dodatkowo możemy zmusić ich do zdjęcia rywala, żeby dostać prestiż. I kolejne 100 punkcików do nas leci, już nawet nie liczę, ile to było dodatkowych. Pojawiał się u nas renesans i wprowadzamy go za ten magiczny, symboliczny 1 dukat. I tak jak najbardziej potem możemy już technologię normalnie rozwijać. Nawet zarabiamy i staliśmy się na tyle potężni, że straciliśmy naszych rywali, dlatego bierzemy kolejnych. I tym razem możemy sobie pozwolić już na Hosokawę, która ma fortecę. Szogun mnie denerwuje, naprawdę. I kolejne 100 punkcików. No ale jak widzicie, mam utrudnione dalsze podboje i tak czuję się lekko zagrożony, więc tak, moim kolejnym celem będzie podbój Toki w całości. Na szczęście idealnie dookoła mnie wszystko popodbijał. I nawet fortu nie ma włączonego. Jak miło z jego strony. Dobra, ja dobudowuję nam galery. One tutaj są najlepsze na te morza zamknięte w Japonii. Spokojnie możemy podwoić limit naszej floty, a przydadzą się do szybszego oblegania tych fortec nabrzeżnych za chwilę. Pierwsza reforma rządowa i powiem wam szczerze, bardzo świetnie działa na Japonii Noble Officer Corps, gdzie dostajemy Year Army Tradition. Ewentualnie znowu Manpower, też bardzo to fajnie nam zadziała, ale na późniejszym etapie gry ewentualnie pieniążki, jak najbardziej w pierwszej erze. Tym bardziej, że mamy Regional Councils, więc plus 65% do taksów to jest naprawdę sporo. I też tak zrobię. Zjadamy całe toki, dosłownie caluteńkie. Uhuhu, mam trochę wyczerpania wojennego, ale redukujemy. A co to za szerzenie plotek? No ja bym ich nie brał, chociaż tutaj mnie to naprawdę kusi. A dobra, no 150 punktów piechotą nie chodzi. What? Toki przetrwało tutaj? O! Myślę, że raczej wolę, żeby mnie wszyscy lubili. Im później wejdą mi w koalicję, tym lepiej. Niestety boję się, że to może być nasz ostatni upokorzony rywal i ostatnie punkciki. No ale skoro mamy okazję, to teraz bierzemy 5. poziom technologii militarnej i zazwyczaj jest to u mnie taki moment, 5. technologia, w której zaczynam po prostu podbijać. Ha! Który idę brać? Dobra, i po zapoznaniu się ze wszystkimi, chyba nadal najlepsze połączenie byłoby administracyjne, dyplomatyczne, tutaj do podboju Chin, które planuję, oczywiście. Wydało się, macie mnie. Wcale tego nie widzieliście ze wstępu i z miniatury. Ale może użyjmy tych idei dworskich, bo za ich rozwinięcie mamy wzrost mandatu. Pozostałe nie wydają mi się takie mocne te rozwinięcia, ale mogę się mylić oczywiście. Poza tym fajnie się skalują z kilkoma innymi ideami i tutaj wezmę pewne, które zobaczycie później. Minutego doradcy bezcenna, takie
No, to teraz już to na pewno będzie ostatnia wojna po punkciki, na pewno, bo nie mam już więcej rywali, ani nie ma większych krajów, szczerze mówiąc, od tych, które właśnie teraz atakuję. I kolejne punkciki. Teraz już na pewno ostatnie. Mogę dołączyć do koalicji? Kuszące, ale po co mi to? Jak najbardziej chcę takiego następcę. Opłacało się zabić poprzednich trzech. Expand the Coca. To co najmniej źle brzmi ta misja. No, koalicja zaczyna się zawiązywać, ale możliwe, że zdążę wszystkich podbić, zanim wejdą do koalicji. Nie wiem jak wy, ale na miejscu szoguna to już bym się bał tej Ody. Bardziej, że na tamtym kraju właśnie nie poprzestaje. Ej, gdzie uciekacie? Chodźcie tu. Pierwsze rozwinięcie z ery. W sumie dobre pytanie. No może agresywną ekspansję weźmiemy. Rozwiążmy też sojusz, raczej nam nie będzie już przydatny. No teraz to można powiedzieć, że pół Japonii jest pod moim butem i zmieńmy nastawienie na punkty administracyjne. Powinienem to zrobić chyba wcześniej. Teraz muszę przez chwilę poczekać, aż zejdą mi okresy pokojów i lecimy dalej z podbojami. Oczywiście wszystkie podbite obszary dodajemy do state'ów i następnie będziemy z nich zmniejszali autonomię poprzez o ten minus, co oznacza, że będziemy mieli w cholerę buntów. Ej, czy oni coś zrobili z tymi kulturami tutaj? Dałbym głowę, że było ich kiedyś znacznie więcej. Chyba, że z jakąś modyfikacją mi się pomyliło. Naprawdę nie mogę się doczekać tych buntów, które zaraz tutaj będą. Oh my god, co ta autonomia jest tutaj taka gigantyczna? No okej, okay. To oznacza, że wszędzie odpalamy w takim razie edykt na autonomię. Jej, i rozpoczynają się incydenty. Ciekawe, czy cokolwiek z tym zmienili. Bo teraz będziemy decydowali, czy zmienimy nasze nastawienie kraju na bardziej otwarte, czy bardziej zamknięte. To jest jedna z tych rzeczy. Druga sprawa, że w zależności od tego, co będziemy tutaj wykonywali, dostaniemy pewne bonusy, a te bonusy normalnie się podgląda na Wikipedii i nie ma innego miejsca, żeby je podejrzeć. Naprawdę! Bez większego problemu podbijamy o Hosokawę, ale to już nam daje taką koalicję, że musimy jednak wypowiadać wojnę wszystkim pozostałym krajom, którym się da wypowiedzieć tak naprawdę tą wojnę. Jej! Jak ja jestem zadowolony z tego, że to nie ja tłumię ich bunt. A najgorsze jest teraz to tłumienie buntów w międzyczasie, kiedy toczę wojnę. W sumie to dziwne, że mam ponad 10 prowincji i cesarz nie wypowiedział mi jeszcze wojny. Dajcie mi znać, jak jest u was. Czy wam się udało bez wojny podbić większość Japonii, czy nie? Miło z ich stronki. Dyscyplinka. Tak, to już jest ten moment, w którym cesarz powinien się jednak domyśleć, że coś tu jest nie tak. No i niestety potrzebuję gaveringu, bo przekraczam go. I z tego, co widzę, najmniej wpływów ma Bushi. Bushi? Bushi? Więc tutaj weźmy ten gavering. W zasadzie zostały trzy nacje: Yamana, Otomo i Ashikaga. No chyba, że jeszcze tych bym liczył. Koniec ery Woku i czas na finałową wojenkę. No prawie, cesarz będzie na finał. Uwierzycie, że najpierw odbiłem terytorium od buntowników, a teraz zajmuję je drugi raz? Ej, ta reforma na Mingu to będzie bardzo mocna. A ja szczerze mówiąc powiem pójść albo w centralizację, bo mamy przyspieszony spadek autonomii, albo w to, żeby zwiększyć nasz income z podatków. No 50% z 6 golda to 3 golda. Zawsze coś. Ewentualnie przyspieszyć progres naszych reform. Też może być ciekawie. Tego nie zauważyłem wcześniej, że coś takiego mamy na Japonii. Od kiedy tak można? Ja myślę, cesarz, że ty wiesz, co nadchodzi. To nie mogło się skończyć inaczej. Wojska szoguna rozbite. I co zostaje niepodległy daimyo? Wow, mogę mieć 5 jednostek. Ming od miłości do nienawiści. Mój władca miał naprawdę niezłe wyczucie czasu. Niestety następca ma słabe szanse na następcę. Och, tak. Zjadamy cesarza. Patrzcie, nawet nie muszę wywalczyć własnej wolności. Upadek Kyoto. Dużo dziwnych rzeczy się tutaj teraz wydarzyło. Jej! O, dostanę punkciki. Każdego po 50? Ej, jak miło. I zostałem szogunem. Tak, bardzo dużo mi wasali zostało. Wyszarzone, czyli nie mam ani jednego. No ale to oznacza, że Japonię zjednoczyliśmy i dostanę po 100 punktów każdego rodzaju i legitimacy również dostanę. Jak miło, dużo fajnych rzeczy. I wiecie, zobaczę, przyjmę te idee, tylko po to, żeby je zobaczyć, czy są lepsze od Ody, czy jednak zostały takie dość średniawe. Infantry, dyscyplinka, stabilność, dodatkowy manpower, fajnie. Więcej samurajów, też bardzo fajnie. Technologia, to jest bardzo fajne. Gdybyśmy poszli w innowacyjność, podkolonie, mniejsza agresywna ekspansja, gdybym grał ze szpiegowskimi, też bym się cieszył. No ale jednak chyba wolę Odę. Mogę mieć monarchię elekcyjną? Jeszcze tak z ciekawości? No, zdecydowanie wolę jednak ideę
ody będą bardziej nam przydatne. I teraz właśnie pojawia nam się całe nowe drzewko japońskie. Nie jest może ono gigantyczne, ale przynajmniej coś możemy na nim robić. Wcześniej, teraz 25 lat, nic nie robiłbym Japoniom innego oprócz rozbudowy gospodarki naszego kraju. I potem bym kontynuował inwazję na Koreę. Teraz zobaczycie, co będę robił. W sumie z tego, co pierwsze widzę, to muszę rozwinąć prowincję Echigo do 8 poziomu. Wtedy pojawi się tutaj złoto. No bo na razie go nie mam, więc zobaczmy. Jest złoto, super. Tylko, że mam tak dużo autonomii. No i rok 75, 30 lat rozgrywki, mamy zjednoczoną Japonię, która jest niewiele do tyłu, a nawet jest dość sporo do przodu. Pierwsza żaróweczka prawie skończona. Ekonomia leży, ale to nie moja wina, po prostu boty wszędzie wzięły bardzo dużo autonomii. Chociaż ostatecznie chyba jednak pójdę w reformie naszych rządów w zwykłą autokrację. Bo jednak Eastern Plutocracy zwiększa wam koszty gaveringu w waszych state'ach o 25%. A to dość sporo, tym bardziej, że tu mamy wszędzie state'y. Wiem, ale za to zmniejszałoby nam gavering w regionach Trade Company. Tylko czy robić z migu Trade Company? Nie wiem. Napiszcie mi, jakie jest wasze zdanie. Restore our color. I co się stanie? Ja wolę bardziej oczyjebną Japonię. Lepsza na miniaturę. Teraz wszędzie podpalajmy edykt na podatki. O ten. No i zaczynamy zarabiać. To są jakieś jaja? Teraz kometa zabiera 100 punktów administrative power? Nie! Zatrudnijmy trójkowych doradców. Dawno nie miałem pod względem autonomii tak czerwonej Japonii. Umocnijmy najpierw nasz handel. Nie podnoszę stabilności. Wiem, że prosperity by nam się przydało, ale jeszcze nie podnoszę stabilności. Chcę najpierw nadrobić technologię. Technologię, bo możemy mieć teraz workshop. A jak widzicie, mamy gdzie je budować. Poza tym zaraz będziemy mieli też siódmą technologię i będę wybierał kolejną ideę. Tak, słyszę się domyślacie, raczej militarną. Albo mi się zdaje, albo dodali jakieś monumenty w Japonii. Nie było ich chyba aż tylu w okolicy, nie? Ej, a w tym Mingu co to jest? Jakiś monument w kilku prowincjach? What? Wielka rozbudowa Japonii trwa właśnie w najlepsze. Trochę mnie kusi, żeby pójść pod ideę arystokratyczną, bo zobaczcie, zostalibyśmy znowu manpowera więcej na Japonii. A to zawsze fajne, plus dodatkowy development i mnóstwo innych bonusów, na przykład jeszcze do zmniejszonej autonomii. Bardzo jest też fajna polityka tutaj na quality ideas, więc ogólnie byśmy mocno zwiększyli siły naszej armii, ale ostatnio stałem się znowu, ponownie fanem ofensywnych idei i tak możliwe, że je połączę ze szpiegowskimi potem, ewentualnie może z innowacyjnymi, więc lecimy ofensywne idee, chyba żeby poczekać na divine ideas, bo to mnie kusi. Tylko, że to zajmie mi 11 lat. Nie. Wiecie co? Jednak zrobię coś szalonego. Zagram pod arystokratyczne i połączę je również z Divine Ideas. Bo ofensywne, powiem wam szczerze, ja i tak mam bardzo dobrych generałów. Jako Japonia będziemy toczyli mnóstwo wojen, więc tradycja armii i tak będzie wysoka. Mamy fajną misję pod kolonizację. Ale nie planuję tym razem grać pod nią. Myślę, że z tego zrobię sobie inną kampanię pod kolonizację. Co to jest Heavy Ship Fraction? Ta misja jest bardzo fajna i jest połączona z naszym poziomem izolacjonizmu. Teraz wiem, że trzeba jednak było w niego pójść, bo zobaczcie, minus 10% developmentu na 20 lat to dość sporo. Okej, chyba zezwolę na kontynuowanie tej operacji, bo powiem szczerze, że jest całkiem niezłym generałem. Dobra, przygotujmy się wreszcie do inwazji na Koreę. W tym celu wybudujmy okręt flagowy i nie widzę żadnych specjalnych perków dla japońskiej floty. Szkoda, mogli coś dodać, więc lecę totalnie standardowo. I dodatkowo zbuduję jeszcze 4 ciężkie okręty, kilka galer i tak z 15 okrętów transportowych, żeby łącznie naraz desantować 20. Wow, nie chciałbym być w tym momencie na miejscu Mingu. Ale za to dostaliśmy jakąś unikalną doktrynę morską. No nie powiedziałbym, że ona jest jakaś OP, ale wezmę ją, zobaczymy. Kolejna reforma i tak wziąłem to. Dobra, czas rozpocząć Imjin War, czyli tak, nasz desant na Koreę. Rozpoczynamy wojnę i moim celem będzie zdobycie tej prowincji. Sojusznicy się pojawili. Trudno, jakoś damy sobie radę z nimi. To jest ta prowincja? Tak. Czekaj. Od kiedy Korea ma tu stolicę? Mam takie what the fuck. Tu jest stolica i tu jest stolica. Czemu ta ikonka tu jest? Co to za ikonka w ogóle? Dopadliby koreańską flotę. Wygraliśmy, ale łatwo nie było. O, jak mi przykro. Ming się rozpada. My tymczasem dopadliby koreańską armię, jak i flotę. Okej, bez strat to za mało powiedziane. Double kill. Triple kill. Pierwszy raz coś takiego widzę. Co to jest triki piki Korea? Dobra, ale ja to chcę do Kyoto, jak nic. Out!
zdobywać. Bo twórcy tych murów nie przewidzieli, że będą zdobywane od tej strony. W sumie to powinna być taka kara do obrony tego. No to inwazja na Koreę całkiem udana. Okej, wreszcie zrobiłem Bushido. Udało się, po wojnie z Japonią. I co my tutaj mamy? The Book of Five Ring. I możemy albo wzmocnić naszą armię lądową, albo może. Pójdziemy w armię lądową. What? Czy to jest darmowa brama brandenburska do końca gry? To jest mega mocne. Co jest Military Tactics? Fajny festiwal, fajny. Czas dokonać naszej pierwszej inwazji na Ming, ale niestety z niewłaściwym casus belli, bo będę podbijał tylko i wyłącznie Beijing. Nasza flota topi flotę chińską, nawet bardzo ją zatopiła. Żeby zakończyć bytność fałszywego cesarza, potrzebujemy tych wszystkich 25 prowincji? Serio? Aż tak dużo? Bo ja chyba najpierw Koreę powinienem podbić, bo dostanę bardzo fajny casus belli. Zobaczmy, na co stać chińską cesarską armię. Atakujemy ich w górach, bez strachu i bez strachu ich totalnie niszczymy. Z tą misją wciąż czekam, aż do czwartego poziomu izolacjonizmu. Co prawda już bym dostał bonus do developmentu, ale to wtedy tak się fajnie nam połączy. Muszę kiedyś zrobić grę Japonią pod grę Toll, totalnie pod grę Toll. Kolejna reforma. Tutaj mamy do wyboru albo pójście w Ashigaru, czyli taką piechotę masową, albo w rozwinięcie wczesnego kodeksu Bushido. I szczerze mówiąc, to jest dość słabe. Noni? Bo dostałbym może jedną, dwie jednostki więcej samurajów. Wolę pójść jednak w tańszą, masową piechotę. No i Army Tradition z bitew, bardzo mocne. Przyczółek w Chinach ustanawiamy. Ej, Beijing zmienił nazwę. No, myślę, że tak fajnie by było, jakby ktoś mi powiedział, że ja to dostanę. Bo to kolejny bardzo dobry modyfikator do zebrania do kosztów devowania. Tak, to jest za misję Edo Jidai. Odpalmy też naszą japońską złotą erę. Myślę, że przyda nam się podczas nadchodzącego procesu podbijania Chin. Chciałem powiedzieć, że skończę Koreę, ale ona jest jakaś taka przyduża? Aha, bo stolica trochę jest rozwinięta. Dobra, co to za kultura sino-koreańska? Bardzo jestem jej ciekaw, skąd ona się bierze. I jako, że mam już erę reformacji, tym razem jakoś bardzo wcześnie, to tak jak mówiłem, pozbywamy się Courtial Nobility Privileges i zmieniamy go na jakiś inny pozostały. W sumie najlepiej będzie pójść w Manpower. Czasy Prosperity, no powiem szczerze, fajnie. Gdzie to jest w ogóle? No, to teraz Korea już do końca podbita. Co powoduje, że kończymy Imogen War i nie wiem, co to daje mi z tym pałacem. Mogę go ulepszać? O, a dlaczego? Ale nie narzekam, bo on jest naprawdę niezły. I teraz przed nami chyba wojna o Ming, którą muszę bardzo, ale to bardzo wygrywać. Tylko teraz mam takie pytanie, dlaczego miałbym użyć Conquest of China, Casus Belli, zamiast Mandate of Heaven, Casus Belli? Przecież to jest znacznie lepsze. Czy ktoś mi to powie? Ming zaczyna nam się bardzo powoli rozpadać. To nawet dobrze, a ja tymczasem lecę już na jego fortece, bardzo szybko padają. Mandate to rule them all. Na 20 lat zmniejszony koszt prowincji, Province War Score zmniejszono o 10%. Najlepsze jest to, że ja mam już religijne rozwinięcie. Bardzo żałuję, że nie wziąłem dyplomatycznych idei, bo może bym podbił Chiny na jedną wojnę, ale zobaczmy, co się stanie. Nasz kraj zawsze żył w cieniu Chin. Wielki Smok zawsze uważał się za centrum świata i prawdziwego władcę całego jego terytorium na mocy samego mandatu niebios. W przeszłości byliśmy zmuszeni zaakceptować te niedorzeczne twierdzenia, ale tygrys się obudził i nie będzie już posłuszny smokowi. Wiecie co? Ja zamiast szybko to podbić, pójdę w to. Mandat Growth Modifier plus 10, bo zresztą pod to buduje Japonię. Promocja kultur i to jest do końca gry. Mega mocne. Przy czym też stajemy się teraz Emperor of China. Tak, staliśmy się Celestial Empire, 500 Gaveringu, osłabienie wszystkich stanów. Doszli mi jacyś eunuchowie. Ciach, ciach. O, muszę to ogarnąć. Okej, okay. Trochę Chin na jedną wojnę wzięte. Leciutko, leciuteczko przegiąłem. No i mamy troszeczkę buncików, ale sobie z tym poradzimy chyba. No i powiem wam, że upadek Mingu wiąże się z szeregiem kolejnych eventów, które wzmacniają wasz mandat i dają wam bonusy lub minusy. Jest dobrze, już tylko ponad setka. Chyba muszę zdobyć Oirat jako naszego trybutariusza, bo inaczej przewiduję pewne problemy. Ha! Kuszące! Przyjęcie konfucjonizmu jako naszej głównej religii, jednocześnie Shinto jest zharmonizowana. Bardzo kuszące! Konfucjonizm teraz jest jedna z naprawdę z najpotężniejszych religii i powiem wam szczerze, zrobię to. Tylko wcześniej przeprowadzę reformę. Tom.
bo ona mi pozwoli szybciej korować prowincję. Oj, zaboli to. Tak, szogun jest synem nieba, albo niebios. Ouu, ale nie mam Shinto, to tracę nasze unikalne rozwinięcia. To niedobrze. Tak, i straciłem 25% kosztów religijnych przeciwko Mingowi, ale on i tak się rozpadnie, więc to jest bez znaczenia. Wzmocnijmy naszą biurokrację. A ta reforma mi się nie odpięła. Zobaczcie, zmieniło mi się na coś takiego. Ashigaru Regiments mam na zreformowanych samurajów, bo ja chyba tą misję tu wykonałem. O, tom. I rozpocząłem nową erę samurajów. Mogę mieć ich jeszcze więcej. I przyjęcie konfucjonizmu spowodowało, że ta misja daje mi najlepszy swój bonus. Okej. Okay. No i super, Oriat staje się naszym trybutariuszem. Teraz tylko trzeba z nim poprawić relacje i to bardzo. To mówił, że lojalności nie można kupić? Wow, tu mi się całe drzewko kolejne pojawiło. Ej, ten stan jest naprawdę przerąbany. On mi wszędzie zwiększa korupcję. Ktoś chce podbić mameluków? Czemuż by nie? Dobra, ruszamy na podbój. I Cassius Belli jednoczenia Chin, bo wtedy, tocząc takie wojny, przyspieszamy jeszcze wzrost naszego mandatu i warto jest tak sobie zostawić jeden, dwa kraje, żeby mieć ten modyfikator. Wszyscy wiemy, że Tajwan od zawsze był japoński. Macie na to dowód. Ej, w sumie to naprawdę, ja mam tutaj kory. Okej. Ej, ja wszędzie mam jakieś kory. Oh my god, czyżbym jakąś misję źle wykonał? Że tu mogłem dostać kory na te prowincje? Nie, ja dostaję kory od razu po podbiciu tego. Od kiedy tak to działa? Lecimy? Aha, dobra, tutaj to jest napisane. Ile ja tu zarabiam tym imperium, to jest jakaś masakra totalna. Ale powiem szczerze, mocno się zastanawiałem, czy nie zebrać tutaj bonusu za trade company do produkcji Good Production, ale jestem za leniwy. Upadek Mingu i piękne czerwone Chiny, co nam pozwala wykonać teraz kilka bardzo fajnych misji. Serio, zmarnowałem te punkty mandatu. O! Nikt tego oczywiście nie widział. Przeprowadźmy reformę, która usprawni moją biurokrację. Naprawdę brakuje mi tylko tych dwóch prowincji od Oriatu, który jest moim trybutariuszem? Nie! Ale to jest naprawdę mocny modyfikator. Najgorsze jest to, że Oirat ma bardziej epicki napis niż ja. A jeżeli chcecie zobaczyć kraj, który naprawdę mocno podbija, to zobaczcie ten odcinek ze świętego Imperium Osmańskiego.